Dotarłem. Było grubo. Efekt, który chciałem osiągnąć tym mikrofonem, jest mniej więcej taki, że mam cały czas podobny poziom głosu, czy taki sam, a obraz mi się zmienia. Nie mogłem tego wcześniej osiągnąć, dopiero jak obejrzałem recenzję Karmy ostatniej, drona Karma, na stronie iPhone'u. Okej. Okay. Niedziela 19 lutego. Biegnę dzisiaj na dłuższą wycieczkę ze względu na to, że postanowiłem wziąć udział w maratonie Orlen i chciałem jeszcze zrobić kilka biegów w terenie, takich około 30 km, może 50 góra. A na koniec sierpnia wybieram się do Francji na UTMB, ale oczywiście wariant krótszy. Pierwsza piątka za mną, tempo emeryckie, chyba po 6,5 minuty na kilometr. Pogoda piękna. No i jedę dalej, teraz w kierunku Skarżyc. Moje kurcze Salomony zostawiłem w pracy przez przypadek. Ale tak bywa. Czyli wniosek jest taki, że mam za mało butów. Całe buty mam już mokre. Niech to szlak. Ale za to okiennik jest ładny. Dotarłem do bardzo ładnych skałek. Teraz się muszę zastanowić, którędy dalej, bo chciałem dotrzeć do stacji w Kalinówce. Jest stacja. Cieszymy się, Wins. Dzień dobry. Można u Państwa się napić herbaty? To poproszę herbatę i chałwę i dwie paczki sezamek. Jeszcze lepszą. Chałwy chyba nie mamy. Co? Jest. A jest. Tylko nie wiem gdzie. Ale w sensie... Tutaj jest. Tu. Chałwa jest najlepsza. Na tą pogodę jest rewelacyjna. Ale nie wiem jak nie biegam, bo... bo mam bardzo dużo kalorii. Dziękuję serdecznie. Oaza na pustyni. Miłego dnia. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Tu się czuje wiosna. Jest naprawdę bardzo ładnie. Rewelka. Pięknie. A przecież ten lód topnieje. Ja bym się obawiał. Jestem w szoku. Jestem w małym szoku, no ale cóż. Jak to mówią? Kto zabroni Boga temu? Całkiem ładne miejsce. Chyba jedna z najładniejszych wsi tutaj w okolicach. Nazywa się Przybyszów. I lecę dalej. Kolejny kamień milowy. To teraz pod Leświce. Po 20 km zmiana muzy, wykonawcy Angus i Julia Stone. Jest lekko, ale już jestem w Podlesicach. 22 zrobione. W sam raz dotarłem. Nie jest lekko. Oraz stopy. Andrzej, sam dzisiaj jesteś na stanowisku pracy? No tak. Podziwiam cię. Jesteś gość. Wiesz? Już po 40 jest inaczej. Tak, bardzo proszę. Pawle, czy ja mogę ci potowarzyszyć podczas śniadania? Oglądasz raciczki? Nie, jestem trochę wyłączona, bo oglądam mojego kolegę. To by się zamknę w takim razie. Lecę od nich. Jak na mój temperament, to są zbyt spokojni. Mnie by potargało. 10 km do domu, może 9.
wypadek. Jedna z najbardziej epickich dróg w okolicy, wykroczyce Żarki. 26 km ciężki podbieg pod wiadukt na CMC. Cholernie ciężki. Idziemy dalej. Będzie za chwilę jeszcze jeden. Kolejny wiadukt. Trzeci podbieg, tym razem pod Rzędki. 27 km. Jestem już prawie 4 godziny w trasie. Bywało tu ładniej. Ale ładnie ją też widać dzisiaj. Uff. Jeszcze ze 4 km będę w domu. 30 weszło. Równe. 4 godziny 08. Kurczę, ciężko było. 33 km zrobiłem praktycznie. No ale dobra. Było jak było, trzeba nad dynamiką popracować. Wzmocnię się trochę i trochę wybiegań. Może rozpiszę według Skarżyńskiego plan. Chyba tak. No ale głowa do góry. 33 za mną. Teraz to już będzie z górki. Do następnej przygody w takim razie. Do zobaczenia.